Jesse, ty jeszcze żyjesz? Nie, i bardzo dobrze. Bez niego byłoby kurde kiepsko. W ostatnim odcinku coś tam nastrzelał. Nie, i bardzo dobrze. No, nie wiem, czy tak właśnie chciałem to zrobić, ale tak wyszło. No, nie mam, że dalej. Chyba, że... Zobaczymy, co to za ludzie. Co z muzeum figur woskowych, tylko takich z kamienia? Ja, czyli tego gościa widziałem wtedy. Tam z dołu. Ale skoro... Norking Cosmetics. A to może tu się da wejść wyżej. Gdzieś tam. Ten poziom czy dwa. Ej, czy to była strzała tutaj? Nie. Jakiś drut, pręt, coś. No. Ej, nic nie mówię, nie? Ale kolejny raz dałbym radę nadepnąć na te krzaczki, żeby tam się dostać wyżej. Zwłaszcza, że droga na górę wygląda całkiem spoko. Coś tam mogłoby być, ale... Nie chcesz, to nie. Nie będę cię zmuszał. Głównie dlatego, że byłoby to bezowocne po prostu. Jak twórcy tego nie przewidzieli, to co najwyżej jakiś glitch, ale... To na takie rzeczy nie ma co liczyć. Jak po sznurku. Ale troszeczkę nurt się zerwał tej rzeczki. Jesse, po co tak daleko? Chodź tutaj. Nie, przy sosence raczej nic nie będzie. Ale to jest w ogóle sosna. Wyglądał tak jak to. Ach, cholera wie, wygląda na iglaste, ale jak się podejdzie bliżej... Nie, to tym bardziej, dobra. Jakieś drzewko iglaste w każdym razie. Wejdziemy na most i popatrzymy z góry. No, dobra myśl. Aha, pod warunkiem, że tu się nie da przepłynąć. Pod spodem jakoś. Albo podnieść tego, bo już nurkować nie mogę. A czemu nie? Po co głowa ma wyschnąć? O, ale czemu trzy apteczki? Też nie do pomyślenia. Ale może zanim z góry... Dobra, żeby za jednym z tych manekinów się nie krył zarażony. Jakiś tam czyhacz. Czy coś. No, tutaj wiadomo. Będzie można wejść zaraz. Jesse, idziesz? Czy zostałeś na dole? Abby pewnie wybrała akwarium, bo tak trudno tam trafić. Może. A może po prostu lubi ryby. Jeżeli akwarium ma jakikolwiek związek z rybami tutaj. Niekoniecznie musi mieć. Ej, dobra, wydaje mi się, że jakieś ulepszenie już będziemy mogli sobie zrobić. Uwaga, no już pamiętamy, że te ławeczki nie są aż tak do końca bezpieczne. Stabilność shotguna plus szybkostrzelność? Nie. Albo tutaj szybkostrzelność i po ptokach mamy wszystko. Całą broń ulepszoną w pełni. Może wpadnie jakieś osiągnięcie. Jest za 40 czy za 30? Za 4 dychy, no. Dobra, niech strzela szybciej. Zmarnowane, ale jedna broń uzupełniona w pełni. I właśnie po to, co zrobiliśmy. Za to trofeum. Trophy Hunter, cholera. No, lepsze to niż Achievement Whore. Ale właśnie, czy jest jakieś negatywne określenie z trofeami? No, jakieś polskie odpowiedniki na pewno by się znalazły. Ale spokojnie, śrubki jeszcze znajdziemy na drodze gdzieś tam, po drodze. Więc nie ma problemu. Dobra, albo tu w oczywisty sposób. O, ale tu coś może być. Grube nic. Nie, to może było jeszcze na tej samej kondygnacji się trzymając. Tylko właśnie tutaj nic, na pewno. I czy my jednak weszliśmy totalnie w to samo miejsce? Tak totalnie, totalnie, zupełnie. Tak to właśnie wygląda. To czy to było warte? Tam serio nic nie ma? No, Jesse, niepotrzebnie schodziłeś, tak szczerze. Ej! Ej, czy my jesteśmy na pewno w tym samym miejscu? Chwila, moment. Jest jakiś cień szans, że mnie tu w ogóle nie było jeszcze. No dobra, do tych dosłownie paru śrubek to zrobiliśmy. No bo tu jest to wejście dołem, gdzie myślałem, że tam no kondygnacja wyżej i tak dalej, dokładnie tu, dobra, wchodzimy i... Aha, i tutaj, dobra.
Czasami trzeba się tam wcielić w rolę twórców ich zaplanowanych ścieżek. O! Max i Max zaraz, a właśnie. A skoro tak... chyba tam nie ma nikogo. Nie, ale śmiałbym się, aby tam nagle było takie, wiesz... wiesz, cegła w łeb, skąd ta cegła? Ale nie, tutaj musimy wczytać skrypt, zanim coś się wydarzy. No, z jednej strony takie zbudowane piękno tej gry, proszę bardzo, na przykład ten skrypcik, bo tak nie wygląda normalne przechodzenie przez przeszkodę. Jezu... Jak się tam przedostaniemy? Konwój! Może tamtą drogą... No, wygląda na przejezdną. Czy ja wiem, diabelski młyn jest bardziej zajebiście daleko. No jak przyjdzie co do czego, dobrze posłana wybuchowa strzała i powinno to załatwić sprawę, nie? Nie, tak sobie myślę. No szkoda łódki, ale łódka raczej nie eksploduje. Można byłoby ją oczywiście uszkodzić przypadkowo. Ale raczej nie dadzą nam drugiej, więc... Spróbujmy tamto. Jak jest tam? Rozwalamy i bierzemy łódź? Na pewno weźmiemy łódź. Od nich zależy, czy się wtrącą. No jak zobaczą mnie? Aby było ich mało. No jak mnie zobaczą, to niestety trzeba będzie dokonać eliminacji. Raczej negocjacje nie wchodzą w grę. No dobra, zanim oni, na pewno jakieś zapasy do wzięcia. O. Czy coś mogę stworzyć? Mogę ulepszyć już i tak w pełni ulepszoną maczetę, więc nie. Ej, ale moment. 26, nie, dobra, to jeszcze nie to. Jeszcze nie tyle, ile bym chciał. Nie, i nie myślę tutaj w ogóle o szybszym tworzeniu przedmiotów. Dobra, element zaskoczenia poszedł w cholerę. Klasyka. W przypadku Eli. No i właśnie, w pełni ulepszona pokawka. Tak przy okazji. No tutaj chcieli twórcy zadbać o to, żebym miał pełne zdrowie, jak tu wejdę. Dobra, myślę, że ludzie, no to... Ale ruina. To niepotrzebne było ugaszenie. Dobra, przytrzypane wszystko. Oj nie! Max tego, no... Może można zrobić drugi tłumik, na przykład. Lepszy od tego. Nie, no bo nie wystrzelam się tylko po to, żeby podnieść butelkę, no bez przesady. O, tu Max szmat, ale to widziałem, hehe. Dobra, zanim tutaj w dwójkę spróbujemy podnieść i wywołamy pewnie całą akcję. Podnieśmy jeszcze to. Tatuaje? No. Kurde, wąż. 60-60. Salvador Ramos. Grobowiec Majów, znany jako Tautaje. Wąż tatuaża z Radka ożył i doprowadził go do domu. Aha, dobra, takie coś. Dobra, spoko. Ja nie wiem, czy ktoś z was jest autentycznie zainteresowany historią tych bohaterów, bo ja tak, kurczę, szczerze powiem, że z czystej ciekawości opracam te karty po prostu. Raczej podejrzewam, że Naughty Dog nie pracuje nad czymś a la Avengersi w swoim uniwersum. Zresztą, po co zarys postaci bez fabuły? No, czy to nie było zbyt głośne? Tędy, chodźmy. Znaczy, chodźmy? Płyńmy! Jeśli już. Ale rozumiem, że tak ładnie ktoś przetłumaczył let's go. Jeszcze zaznaczę, że zazwyczaj tłumacze nie mają dostępu do poszczególnych scen. No właśnie. Nie możesz z wody? Mamy rozkaz. No, to samo chciałem zrobić, Jesse, ale wiesz, nie mogłem.
Może ty musisz być pierwszy tutaj w tej sytuacji? Jeśli teraz pojawi się ikona... Aha, no a uwierzcie, wciskałem krzyżyk. Wielokrotnie. Dobra, jak tam... Co się tak kręci, że chciałem go spojrzeć, czy tam ekipa przypadkiem właśnie nie patrzy, jak się Eli dziarsko wdrapuje po linie. Na swoją drogą to linę wziąłbym. Ej. Albo już tutaj działamy. Zanim odpłynie. Dobry strzał z łuku i po wszystkim. Coś po wszystkim. Tędy dotrzymy na przystanie. Nie. Weźmiemy ich łódź. Słyszałaś ich, mówili o Tomim. Nie wiemy tego. A o kim mogli mówić? Jeżeli o nim, to już dawno go tam nie będzie. Przecież będzie tropił Abby, więc... A co jeśli mu coś grozi? Poradzi sobie. No to teraz... Chcemy odbijać to mojego, czy bardziej zemsta jednak? Idąc za Abby. Różnica zdań. Nie będę znowu ratować ci dupy. Oby ci się udało. I poszedł do przystani. No ale co, teraz moment wyboru? Idziemy za Jessim, albo... Czy Eli wybierze za nas? No nie wiem, że zeskoczy tak po prostu. No, o! A chciałem mieć wybór. No i dupa, silnik odpalony, Eli kończy powietrze. No, ktoś mnie tam prawie zobaczył. Ups. I zauważona. Kurde, dobrze, że to jest szczupak, a nie rekin. Ej. Cztery baza zaatakowała. Jak? Bardziej gdzie? Dobra, tu widzę wyjście jakieś. Aha. To się super wmontowałem. Kurde, nie wiem, czy to jest dobre miejsce, ale Eli się zaraz udusi. Dobra, tlenu w pełni. Jakoś to trzeba zrobić, ale... Jest to kolejna konfrontacja ze szczupakiem. Światła latarek praktycznie wszędzie. Tylko, że tu nie mam się jak wspiąć. Oj! Tam z góry. Ej, no naprawdę obstawiona bardzo dobrze lokacja. Jeśli tu można wyjść, to wychodzimy. Jeszcze ktoś gdzieś? Ło! No nie tak, Eli. W wodzie jestem trochę... O, bezbronny. Można wprost rzec. To się wystrzelałem. No, Eli, no nie! Patrz, co się dzieje. Ale goście swoją drogą. No, street jeszcze większy niż ja swojego czasu. Aha, ups. Nie, no, Eli, nie tak. Do wody! Dobra, tam delikatnie szeregi przetrzebiłem. Ale tylko delikatnie, chyba zbyt nawet delikatnie, żeby... ej, żebym ja tu wypłynął. No dalej, wyłaź. No nie wiem, czy to jest bezpieczne miejsce, ale trzeba się uleczyć. Dobra, co robimy dalej? Może łukiem? No, zawsze dobrze. Dobra, że posłana strzała robi robotę.
No na pewno, aha. Ej, dawno nie kładłem min. A tutaj wygląda to na bardzo dobre miejsce, żeby taką minę położyć. Zwłaszcza, że... Żeby nikt mnie nie zobaczył. Tak nieładnie. Ej, pocisków coraz mniej. Jestem, czemu nie strzelam z tego? Shannon, zobacz. Odsłaniaj mnie. Kolejna Shannon? Jeszcze jedną zabiłem. Dobra, ale chyba lecą. Prosto w pułapkę. Kolejna Shannon z urwaną nogą. Ale co zrobić? Taki ich los. Ktoś się pokusił o ratunek? A za to ja widzę ciebie. Ej, to może nawet? Uciekła. Ale niedaleko. Chyba, że ktoś tam jeszcze pójdzie. Będę bardzo widoczny, ale... Może niekoniecznie. Jak jest jedyna w tej okolicy, to zaraz ją capnę. O! Czyli jeszcze ktoś. Tylko gdzie? Bardzo daleko. Chyba trzeba się po nią wypuścić, póki się oddzieliła. No dobrze, oni słyszą tej wody. Kto ma wyluzować? Dobra, szybko. Nie powiedziałbym, że dwukrotnie szybciej, ale jest szybciej. Zauważalnie. A to wystarczy. Ten koleś wyżej może tam czai cały czas. Takiego to trzeba będzie łukiem. O, 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 to się przyda. Muszę od razu przeładować. Ej, czyżbym słyszał jego oddech? Aha, czyli jest tam na górze, dobra. A to może nie tędy. Jeszcze zobaczmy, czy tam coś zostawili po sobie. Wydaje mi się, że to będzie ostatni albo jeden z ostatnich. Już sporo trupów. Uła! Shannon! Ale schudłaś. Jakieś 50% masy ciała. O, nogi sporą część zajmują. Jakby nie patrzeć. Zobacz, ej, spójrz na to w ten sposób. Zaoszczędzisz na butach. I w sumie na wszystkim, bo już to teraz raczej nic nie zapłacisz, nie jesteś w stanie. Dobra, cegiełka się przyda. Za tą wykorzystaną butelkę. O, ta strzała wygląda, by dało się ją podnieść. No ludzie, gdzie ją cięło? O, przynajmniej dwóch jeszcze. Zresztą dwoje. Tam cię widzę. Ta się odwróciła bardzo dobrze. Dobra, jedz, jedz, spokojnie. A ten trup skąd? Dobra, ten Max mi się nie podoba, zaraz trzeba wystrzelić. Dobra, tamtą widziałem, tam... Oj, 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 oj. I poszła, dobra. To już po niej. Jeśli to ona... I od razu, nie ma co. No, pytanie, gdzie ten się odwróci. To jestem kiepsko schowany dosyć. O, to może tak. W takim wypadku. Jak na moje spalenie żywcem? A ty co? Gdzie? Oj, oj, oj. Ej, nie wiem, ale już drugi raz coś takiego trafiłem, że aż mi przykro się robi. Proszę, szybkie przeładowanie, zanim oni się połapią, gdzie ja poszedłem, to już będę dawno daleko stąd.
No, też dokładnie. No to był jeden pocisk, no przecież widziałem go gdzieś. Tu, dobra. To chyba wróciłem w miejsce, gdzie oni właśnie byli. No ktoś mnie prawie widział, ale kto i skąd? No, zaraz się przekonamy. Ale sobą tam ci spłonęli żywcem, tak? No w świetle Jupiterów, ale i teraz starczy, że ktoś tu spojrzy. I przerąbane, ale... Oj! Dobra, nie wiem co to było, ale bierzemy wszystko, jak leci. Max szmat, niedopuszczalne. Nie! Totalnie nie to! Ale zmarnowałem. No, szybka opcja. To już mnie chyba widzieli. Może tu? Tak już ja będą musieli wejść na górę jakoś. Jakże wyżyjecie? Ktoś tu jeszcze żyje, a to chyba pod spodem, nie? Dobra, ci akurat chyba idą. Nie wiem, którędy dokładnie. No ale zmarnowane, widzieliście to? Chciałem stworzyć, aż rzuciłem. Więc stwórzmy teraz, najbezpieczniej, z poziomu menu. Tam była szmata, którą chciałem podnieść. I tylko i wyłącznie do tego, no co za marnotrawstwo. I Ellie na połowie zdrowia przez to. Nie wiem, czy też się podpaliła? Czy tak samo jak z bombami, ogień własny jej nie tyka? Chyba nie. Nie, gdzie była ta szmata? Ach, no prawie odrobiłem straty. Prawie. Nie, raczej nikt tutaj się nie zabiera na górę. Tam manekiny, nie ma co się bać. Max czego znowu? O, to też można szybko stworzyć. Dobra, już nie będziemy się cofać po jakąś tam większą resztę zapasów. Na moje warto sprawdzić dół jeszcze. No, przynajmniej to, co oni zostawili po sobie... Oj, Max w shotgunie! Kurczę, dobrze ich słychać, a praktycznie ich nie widać. Tam daleko! Ulala! Pytanie, czym go usiekać? Może trafię? W sumie miejscówka dobra na takie akcje. No już z większej odległości ludzi posłałem do piachu, tak szczerze. Dobra, jeden się pojawi w zasięgu, będziemy próbować. O! Proszę ja cię bardzo. O. Nie wiem, czy to była główka, ale nie musiała być. Efekt bardzo dobry. Nie. Pójdzie powoli sprawdzić, co z gościem? Powoli. Zbyt powoli. I dwa trupy. Dobra. Łódź. Czyli to było to. Dobra, to teraz już swobodnie. Pozbierać, co zostało. A coś tu na pewno jest. A że tu powiadasz. Dobra, za moment, za moment, za chwilkę, za chwilkę. Ja widziałem ten nabój, spokojnie. Te trzy. I strzelba na maksa już pewnie. Zwraca butelka na swoje miejsce. Ej, to był bardzo ciekawy plakat. Zagubiony w myślach. W sumie. A może jednak tu? A, czy możemy po prostu dotrzeć w jedno miejsce na wiele sposobów? I nawet bez zamoczenia buta. Też dobrze. Nie, ale tu będzie sporo zapasów, więc tu się ładnie jeszcze przebiegnę. Nie miejcie mi tego za złe. Trochę zapasów straciłem. No i zdrowie się przyda. Oj, ale to był dziwny dźwięk. Nie wywołany wcale przez Ellie.
Ej, widziałem tą apteczkę gdzieś. Ej, powiedz, że podniosłaś, jeśli to była. Ej, znowu ten sam dźwięk. Naprawdę nie Ellie jest wywoływaczką tego dźwięku. Jest tutaj coś, co nie wiem, dynda na łańcuchu albo coś? Nie, żeby zaraz mi tutaj jakiś naprawdę czychacz nie wyskoczył, bo to będzie największe przerażenie do tej pory w The Last of Us Part 2. Już pozornie czystej lokacji, aby coś się jeszcze przydarzyło. Nie, nie, nie. Dobra, ale łódź to raczej nie miał pierwszej kondygnacji, Ellie, ale wiadomo, zapasy. Same się nie znajdą, a to jest sporo, jeszcze terenu do przeczesania. Zwłaszcza okolicy tamtych dwóch trupów. Proszę bardzo. I nic, nawet strzały. Dobra, jest i łódź, okej, ale dajcie mi jeszcze moment. Czyli żaden z tych strzałów nie był w głowę. Szlak. Tylko i wyłącznie dlatego, że mamy dosłownie przed sobą apteczkę do podniesienia. Eli, czemu mnie słuchasz? Nie no, nie chcę stworzyć czwartej, chcę użyć tej. No. Ja rozumiem, że to można uznać powszechnie za marnotrawstwo, no ale zobaczcie, cyk. Już z powrotem maksymalny stan. I to jest chyba dźwięk łodzi uderzanej po prostu o brzeg. Tak mi się wydaje. O, tu jeszcze zostaje kawałek do zwiedzenia. No tam do wody nie wchodzimy. Kurde, a jednak. Dobra, Eli, proszę cię, wyjdź. Nie chodziło o to, żeś była mokra. Właśnie między innymi po to bierzemy łódź, żebyś nie była. Dobra, ale to chyba tutaj w tej lokacji... Z grubsza, oczywiście. Wszystko. No, ewentualnie... Dla samej zabawy. Ej, właśnie, można zawodować te. Dokonać rytuału. Czyli op. Dobra, wytrzymała. Okej. Okay. Następny odcinku śmiało możemy płynąć. Dobra, kochani. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro. Cześć, hej.